No dobrze, jeśli macie swoje Biblię, otwórzcie je na Księdze Sędziów, rozdziale trzecim. To jest fragment, który będziemy rozważać jako pierwszy. Zobaczymy, jak daleko uda nam się dotrzeć dziś rano. Więc tak jak powiedziałem, zobaczymy, ile uda nam się dzisiaj zrobić, ponieważ naprawdę chcę zahaczyć o pewne rzeczy, ale musimy najpierw przygotować pewien fundament. I w Księdze Sędziów 3:1 jest napisane: a oto narody, które Pan pozostawił, aby przez nie doświadczyć Izraela, czyli tych wszystkich, którzy nie zaznali żadnych wojen o Kanaan. I zauważcie, że po pierwsze te narody zostały pozostawione przez Boga. Jeśli wrócicie się i spojrzycie na to, jest tam napisane, że w którymś momencie Jozue ścigał te wszystkie narody, ale te 5 narodów pozostało, kiedy Jozue umarł. I Izraelici w pewien sposób odstąpili od Boga i naród izraelski musiał się z nimi uporać, musieli zacząć sami sobie z nimi radzić. I Bóg powiedział: okej, teraz jesteście pozostawieni sami sobie. Nie będę już więcej wam w tej kwestii pomagał. Następnie jest napisane, i zauważcie, o czym tutaj jest mowa, aby przez nie doświadczyć Izraela, czyli tych wszystkich, którzy nie zaznali żadnych wojen o Kanaan. Więc to się działo w okresie, kiedy Izrael nie musiał wiedzieć, jak walczyć. I o tym jest mowa w wersecie 2. Aby pokolenia synów Izraela ich doświadczyły, aby nauczyły się sztuki wojennej, te, które jej przedtem nie zaznały. Więc oni mieli nauczyć się wojny, mieli nauczyć się tego, jak walczyć dzięki tym narodom, które zostały pozostawione. Oto co ten fragment oznacza. Bóg już wiedział, że oni mogą wygrać, ale Izrael tego nie wiedział. Pomyślcie o tym, tak jest u wielu chrześcijan. Bóg wie, że ty możesz wygrać, ale większość chrześcijan nie wie, że mogą wygrać. Więc Bóg pozostawił te narody celowo i pomyślcie o tym tylko po to, aby Izrael mógł je pobić. Pozostawił je, aby mogli się nauczyć, jak walczyć, aby mogli nauczyć się sztuki wojennej, ponieważ nie doświadczyli niczego takiego wcześniej. Następnie werset 3. 5 książąt filistyńskich oraz wszyscy Kananejczycy, Sydończycy i Hibici mieszkający na górze Libanu od góry Baal Hermon aż do wejścia do Hamat, oni pozostali, aby przez nich doświadczyć Izraela, by poznać, czy będą posłuszni przykazaniom Pana, które dał ich ojcom przez Mojżesza. I teraz zauważcie, tutaj jest ten klucz, werset 5. Tak więc synowie Izraela mieszkali pośród Kananejczyków, Chetytów, Amorytów, Peryzytów, Hiwitów i Jebuzytów. I teraz, jeśli to sprawdzicie dokładnie, zauważycie, że Izrael przeniósł się i mieszkał pośród nich. I to był ich pierwszy błąd. Zauważcie, czego Izraelici nie zrobili? Nie wypędzili ich, ale zamieszkali pośród nich. Rozumiecie? To, co tolerujesz, zdominuje cię. Zgadza się? Jest napisane w wersecie, właściwie to zanim tam się udamy, to chcę wam coś powiedzieć. Tak w zasadzie to przeprowadziłem małe studium na ten temat. Przyglądałem się temu przez jakiś czas. Jeśli powrócicie do historii tych wszystkich narodów, to jest naprawdę zadziwiające, że spośród tych wszystkich narodów Kananejczycy byli tymi, którzy tak naprawdę sprawiali Izraelowi najwięcej problemów historycznie przez cały ten okres. A głównym bogiem Kananejczyków był, jak większość ludzi nazywa go, Baal. Ale ono zostało skrócone od słowa Baalach, więc to może nakreślić wam, do czego to wszystko zmierza. A więc Chetyci, ich bogiem przewodnim była bogini słońca, którą nazywano Ereniti. I to imię wypowiada się na kilka sposobów i ona miała męża. I wśród ich bogów ta bogini była najwyższym bogiem, a zaraz po niej był jej mąż, który nazywał się Taru. Tak właściwie miał dłuższą nazwę, ale on był bogiem pogody i bogiem burz. Okej, i pomyślcie teraz o tym, okej? On był bogiem burzy. W gruncie rzeczy to, co można odnaleźć na temat Amorytów, to to, że ich głównym bogiem był tak zwany Amuru i on także był bogiem burzy lub bogiem pogody. I to zabawne, ponieważ kiedy oni wspominają Boga pogody, to zawsze wspominają o burzy. I automatycznie, jeśli dużo czytaliście Biblię, to powinniście kojarzyć burzę z wtedy, kiedy Jezus przeprawiał się przez jezioro. Pamiętacie to? I pojawił się sztorm. Więc zgadnijcie co, to mógł być Amuru, albo prawdopodobnie nawet Itaru, w zależności od tego, w jakim narodzie żyłbyś w tamtym czasie. I teraz wielu ludzi myśli, że są różne przesądy i zabobony i że ci poganie byli przesądni odnośnie swoich bogów. Nie, ci bogowie, których oni nazywali bogami, byli niczym innym jak demonami i duchami terytorialnymi ponad ich regionami, więc za
każdym razem, kiedy oni byli na jakimś terytorium, w gruncie rzeczy niektórzy z nich mieli bogów, których nazywali bogami gajów czy gajów drzewnych. Mieli bogów równin i w gruncie rzeczy w pewnym okresie jeden z narodów, z którymi walczył Izrael, powiedział: powodem, dlaczego przegraliśmy tą walkę, było to, że walczyliśmy w górach, a Bóg Izraela jest Bogiem gór. Jeśli moglibyśmy ich zaciągnąć na równiny, pobilibyśmy ich, ponieważ nasz Bóg jest Bogiem równin. To pokazuje wam ich sposób myślenia i oni spróbowali tak zrobić, ale to również nie zadziałało. To tak mówiąc w skrócie. I Amoryci mieli Amaru, który był Bogiem burzy i który był mężem Aszery, która była znana jako ta, która chodzi po morzu. I zauważcie, możecie także zobaczyć, że to było tam, gdzie Jezus chodził po wodzie. I co on robił? On pokazywał tym ludziom: nie, nie ona, ale ja jestem tym, który chodzi po morzu. Rozumiecie? I widzicie, możemy czytać o tym na poziomie powierzchownym, co często robimy, w szczególności my, Amerykanie. Czytamy to na poziomie powierzchownym, szukamy zasad i zawsze powinniśmy szukać różnych zasad, ponieważ w taki sposób porządkujemy swoje życie. Ale musimy również pamiętać, że w czasach, kiedy to zostało napisane, w szczególności Księga Sędziów 3, to był okres, kiedy Jahwe ugruntowywał Izraelitów w miejscu ich królestwa. I oczywiście w czasach, kiedy Nowy Testament został napisany, Jezus chodził po ziemi i pokazywał, czym jest to królestwo, w tym sensie można tak powiedzieć. Więc musisz cofnąć się i zobaczyć, co tak naprawdę oni robili, ponieważ Bóg ciągle i ciągle powtarzał Izraelitom: nie podążajcie za tymi fałszywymi bogami, nie chodźcie za innymi bogami, nie bratajcie się z tymi narodami, ponieważ pójdziecie za ich bogami, nie służcie ich bogom, zgadza się? Bóg ciągle im to powtarzał i nawet jedno z 10 przykazań mówiło, abyś nie miał innych bogów przed naszym Bogiem, amen? Więc gdyby w tamtym czasie to nie byłoby możliwe, żeby podążać za innymi bogami, to on nie powiedziałby im, żeby nie szli za innymi bogami, zgadza się? I kiedy mówimy o innych bogach, to ludzie mówią: no ale jest tylko jeden Bóg. Tak, jest tylko jeden, prawdziwy Bóg, który jest najwyższy, suwerenny i samowystarczalny. Ale są także inne rzeczy, z których ludzie robią sobie bogów lub uznają jako bogów. Niektóre z nich to są tak naprawdę demony, które są istotami, a czasami to są po prostu samochody, łodzie, przynęty na ryby, wszystko, gdzie używa się jakiegoś rodzaju piłki, którą ludzie kopią, czy o którą walczą, czy cokolwiek to jest. Wszystko to są inni bogowie, rozumiecie? I teraz, więc do tej pory mówiliśmy już o Kananejczykach, o bogu Kananejczyków Baalu, następnie bóg Chetytów, którym jest Ereniti, bogini słońca, następnie Amoryci mieli boga Amuru, który był bogiem burzy, który był mężem Aszery, tej, która chodzi po morzu. Była ona także znana jako bogini matka, jej normalną nazwą była matka bogini. I zauważcie, to są tylko niektórzy z nich, można by wymienić ich wszystkich, ale nie mam czasu tego robić, tak naprawdę nie chcę marnować czasu, aby rozmawiać o fałszywych bogach. Wolałbym rozmawiać o prawdziwym Bogu, amen, ale ja po prostu wyliczam niektóre z tych rzeczy, ponieważ wszystkie te plemiona, i tu jest ta główna rzecz, ponieważ Kananejczycy byli głównym plemieniem, to tak naprawdę oni mieli kontrolę nad tym regionem i ich Bóg był ogólnie widziany jako najwyższy Bóg i wszystkie inne bóstwa to byli tak naprawdę bogowie plemienni, którzy strzegli ich własnego regionu, ponieważ każdy naród chciał mieć swojego własnego, osobistego Boga, więc oni mieli swoich plemiennych bogów, ale prawie wszyscy z nich, pomimo że mieli bogów, których widzieli jako swojego najwyższego Boga i ten Bóg zazwyczaj miał żonę i czasami ta żona była najwyższym Bogiem, a mąż był tym drugim Bogiem, więc można zobaczyć, jak to działa w dwie strony, ale wszystkie te plemiona uznawały Baala. Wszyscy oni uznawali Boga Kananejczyków i kiedy Kananejczycy byli w pobliżu, praktycznie wszyscy musieli kłaniać się Bogu Kananejczyków. A kiedy nie było ich w pobliżu, to tak naprawdę te plemiona zajmowały się swoimi bogami i służyły im. To, co te plemiona robiły, to oni tworzyli sobie małe podobizny swoich bogów i stawiali je w swoich domach na półkach i tworzyli świątynki. I za każdym razem, kiedy coś się działo, to modlili się do odpowiedniego Boga, aby na przykład sprawił, żeby była dobra pogoda, aby mieć dobre plony. Jeśli chcieli stać się, jakbyśmy teraz powiedzieli, płodni, gdy chcieli spłodzić potomstwo, to modlili się do matki bogini. A więc z konkretnymi rzeczami zwracano się do odpowiednich bogów. I czytajmy dalej, tak więc synowie Izraela mieszkali pośród Kananejczyków, Chetytów, Amorytów, Peryzytów, Chiwitów i Jebuzytów. Zauważcie,
Zobaczcie, oni mieszkali pośród nich. I teraz spójrzcie na werset 6. I brali sobie ich córki za żony, a swoje córki dawali ich synom i służyli ich Bogom. Dlaczego? Ponieważ mieszkali pośród nich. Widzicie, Nowy Testament mówi nam, że jesteśmy na tym świecie, ale nie jesteśmy z tego świata. Amen. I tutaj widzimy przykład ludzi, którzy byli na tym świecie, a którzy stali się z tego świata dlatego, że tak bardzo byli w tym świecie. Więc musimy uważać, ponieważ za każdym razem, kiedy jesteś w pobliżu ludzi w tak mocny sposób, a w szczególności tam jest napisane, że ponieważ oni tam mieszkali, oni zaczęli służyć ich Bogom. Dlaczego? Ponieważ oni chcieli czystej akceptacji, oni chcieli być akceptowani, oni nie chcieli być dziwnymi ludźmi, nie chcieli być ludźmi, którzy nie pasują do społeczeństwa. Oni chcieli akceptować i być akceptowanymi. Więc zaczęli służyć ich Bogom, a Bóg powiedział im: postawiłem was tutaj, abyście wypędzili tych ludzi, ponieważ ja dałem wam tą ziemię. Dlaczego? I jeśli wrócicie i przestudiujecie ten fragment, to można powiedzieć, że zobacz, jaki ten Bóg jest okrutny. Ale musicie cofnąć się i przyjrzeć się tamtym narodom, przyjrzeć się tamtym terenom i plemionom, ponieważ te ludy, po pierwsze, były nieczyste, nie używały żadnych sanitariów, nie stosowały żadnych środków higieny, powiedzmy to w ten sposób. Tam było naprawdę źle, właściwie to większość z tych ludzi miała choroby, które dzięki Bogu większość już wyginęły, ale w tamtym czasie one były przenoszone i to był jednym z powodów, dlaczego Bóg powiedział: nie przebywajcie wśród nich. Dlaczego? Ponieważ te choroby przejdą na was, jeśli zaczniecie żyć tak jak oni. Więc trzeba spojrzeć na te wszystkie rzeczy razem. I zauważcie, jest napisane na końcu tego wersetu, że oni służyli ich Bogom. I synowie Izraela czynili to, co złe w oczach Pana. Zapomnieli o Panu swym Bogu i służyli Baalom i Gajom. I my wiemy, kim był Baal. Wiemy, że pierwotnie był powiązany z pieniędzmi, które mają związek z religią. Zapamiętajcie to. Pieniędzmi, które miały związek z religią. Więc wiązało się to z pewnego rodzaju bogactwem. I zobaczcie, że jest tutaj napisane: i służyli Gajom. Innymi słowy, Gaje, tak jak mówiłem, były to gaje drzewne, gdzie, jak uważali ci ludzie, ich Bóg mieszkał. Te ludy były pogańskie, oni praktykowali wszystkie te rzeczy w tych gajach, a Izraelici tak właściwie przyłączali się do ich praktyk i zaczęli służyć Baalowi i zaczęli służyć wszystkim tamtym bogom w taki sam sposób, jak te narody to robiły. I musicie pamiętać, że kiedy to się działo, to wcześniej zostało im powiedziane, dlaczego tamte narody nadal tam pozostały, aby was doświadczyć, aby nauczyć was sztuki wojennej, nie aby nauczyć was, jak się z nimi dogadać, nie aby nauczyć was, jak się zasymilować. Rozumiecie to? Więc oni zostali tam umieszczeni i Bóg powiedział: chcę zobaczyć, co z tym zrobicie. Ze mną możecie wygrać, ale chcę zobaczyć, czy będziecie za mną i będziecie przestrzegać moich przykazań, czy zegniecie kolano pod presją otoczenia i będziecie żyć zgodnie z tym, jak oni mówią, że powinniście żyć. Ponieważ tam nie jest napisane, że oni żyli oddzielnie. Jeśli zobaczycie, jak Izraelici żyli w Egipcie, to oni tam nie mieszkali pośród Egipcjan, ale żyli po drugiej stronie rzeki, w ziemi Goszen. I dlatego wszystkie plagi, dlatego tak właściwie Bóg posłał wszystkie plagi tam, gdzie i posłał. Wszystkie 10 plag uderzyły w cały Egipt i dochodziły aż do rzeki. One nie dotknęły Izraelitów, nie dotknęły ich ziemi, ich bydła, ani żadnego z ich zwierząt, żadnego z ich zasobów, żadnych z tych rzeczy. Więc wszystko to się działo i oni mogli spojrzeć na drugą stronę rzeki i jest napisane, że w którymś momencie, kiedy ciemność zakryła cały Egipt, w ziemi Goszen było światło i oni mogli zobaczyć, że po drugiej stronie rzeki wszędzie była ciemność. Pomyślcie o tym, to były widoczne rzeczy i chciałbym mówić o tym. Miejmy nadzieję, że uda mi się powiedzieć o tym później. Chciałbym mówić o różnicach pomiędzy widocznym i niewidocznym i o tym, w jaki sposób to na nas wpływa. Następnie w wersecie 8 jest napisane: wtedy, ponieważ zapomnieli o Panu swoim Bogu i służyli Baalom i Gajom, zapłonął gniew Pana przeciw Izraelowi i wydał ich w ręce, tak właściwie imię tego króla brzmi Kuszan-Risztaima, króla Mezopotamii. I nie wiem, skąd oni biorą te imiona, okej? My będziemy nazywać go Karl, okej? Więc on jest Karl, zmienimy jego imię. Bo wiecie, kiedy ktoś pochodzi z innego kraju i przyjeżdża tutaj ze swoim długim imieniem, okej, ja mam byłego szwagra, mój były szwagier ma na imię Said i on jest Irańczykiem i on ma brata, który nazywa się Masud. I zgadnijcie co? Teraz Said ma swoje nowe amerykańskie imię i nazywa się Michael. Więc jeśli oni mogli zmienić swoje imiona, to ja mogę zmienić imię tego króla na imię Karl. Dlaczego by nie? I jest napisane, posłuchajcie: i synowie Izraela służyli Karlowi przez 8 lat.
A gdy synowie Izraela wołali do Pana, zauważcie to, kiedy synowie Izraela wołali do Pana, Pan wzbudził synom Izraela wybawcę. On nie zrobił tego aż do momentu, kiedy zawołali. Rozumiecie? Jeśli cofniecie się do tyłu, to zobaczycie, że kiedy Bóg wzbudził Mojżesza, to stało się to z powodu wołania Izraela. Z tego powodu, że ich krzyk był głośny i Bóg to usłyszał i posłał im wybawiciela. I oto w czym rzecz. Ludzie pytają, dlaczego Bóg tego nie zrobił, zanim oni zawołali? Okej, nie wiem. Po prostu nie wiem i wy tego nie wiecie i wszystko, co byśmy tutaj powiedzieli, to będą tylko spekulacje. I zazwyczaj one się zwrócą przeciwko Bogu w jakiś sposób, a jeśli Boży ludzie zwracają się przeciwko Bogu, to tak naprawdę przestajemy już wówczas być Bożymi ludźmi. I jedyne, co takie spekulacje wnoszą, to zwątpienie. Ale to, co mogę na ten temat powiedzieć, to to, że za każdym razem, kiedy Boży ludzie wołają, Bóg wysyła wybawiciela. To jest to, na co powinniśmy patrzeć. W przeciwieństwie do tego, dlaczego on nie zrobił tego wcześniej, zgadza się? A dlaczego ty nie wołałeś wcześniej? I teraz zauważcie, jest napisane, Pan wzbudził synom Izraela wybawcę, który ich wybawił. I teraz popatrzcie, kogo tutaj mamy. Otniela, syna Keneza, młodszego brata Kaleba. Amen? I teraz uważajcie, stąpił na niego duch Pana i sądził Izraela, a gdy wyruszył na wojnę, Pan wydał w jego ręce Karla, króla Mezopotamii, i jego ręka wzmocniła się nad Karlem. Okej, i ziemia zaznała pokoju przez 40 lat, aż umarł Otniel, syn Keneza. No cóż. I teraz, do czego zmierzam? Oto główna moja myśl, numer jeden. Bóg wiedział, tak jak powiedziałem, że Izraelici byli w stanie pokonać swoich wrogów. On oczekiwał, że oni tam pójdą, wypędzą swoich wrogów i posiądą tą ziemię, amen? Ale teraz zauważcie, oni nie znali swojego potencjału, ponieważ tego nie zrobili. Zamiast tego oni się tam wprowadzili i próbowali żyć w zgodzie z mieszkańcami, próbowali się zasymilować i próbowali mówić, jesteśmy tutaj z wami, próbujemy żyć z wami w zgodzie i utrzymać pokój. Cóż, ale to nie zadziałało, ok? A więc oni nie walczyli z nimi i zauważcie, Izraelici podporządkowali się im i zaczęli żyć w ich sposób i podążać za ich bogami. I teraz w czym rzecz? Oni przystosowali się do swojego otoczenia, zamiast zmienić swoje otoczenie. I odniesiemy to do Nowego Testamentu i przyjrzymy się tam paru rzeczom. Bo Biblia mówi jasno na ten temat. Jezus powiedział, że my jesteśmy światłością świata. On powiedział, że on jest światłością świata i że my nią jesteśmy. Następnie powiedział, że wy jesteście solą ziemi. Więc my jesteśmy solą ziemi. Ale czy pamiętacie sytuację, w której Jezus to powiedział? Czy pamiętacie całą tą historię? Ponieważ on powiedział, że wy jesteście solą ziemi i on mówił o chrześcijanach wierzących, podążającym za Chrystusem. Amen. Następnie Jezus powiedział, ale jeśli sól, jeśli chrześcijanie zwietrzeją, to do niczego się już nie nadają. Jak tylko po to, aby ją wyrzucić i zauważcie, aby była podeptana przez ludzi. Jeśli Kościół zwietrzeje i utraci swój smak, to do niczego nie będzie się nadawał poza tym, aby go wyrzucić i aby został podeptany przez ludzi. Widzieliśmy już to. Widzimy to w niektórych przypadkach. Czy rozumiecie to, co ja mówię? I kiedy ja przyglądałem się temu i studiowałem to i rozmyślałem nad tymi rzeczami, zacząłem dostrzegać to tak wyraźnie, że Kościół utracił swój smak. Dlaczego? Z powodu fałszywych doktryn. Doktryn pochodzących od diabła, które wkradły się do Kościoła i które sprawiły, że Kościół, po pierwsze, biorąc pod uwagę jako całość, stał się bardzo sfeminizowany. Rozumiecie? Większość nauczania zostało sfeminizowane i mężczyźni w większości przypadków nie chcą nawet przychodzić do Kościoła. Dlaczego? Ponieważ wszystko, o czym tam się mówi, to są rzeczy kobiece. Wszystko tyczy się emocji, uczuć wewnętrznego uzdrowienia i wszystkich tego rodzaju rzeczy, których nie znajdziesz w Biblii, ale to nie powstrzymuje kaznodziejów, aby o tym nauczali. Więc my musimy zdać sobie sprawę, że przeznaczeniem Kościoła jest być solą i światłem na tej ziemi. I to oznacza, że Kościół nie może pozwolić sobie na utratę swojej wyrazistości, swojej ikry. Ale sobie na to pozwolił. W przeszłości ludzie mówili, wiadomo, że jest Bóg w Izraelu. Dlaczego? Ponieważ Bóg objawiał się, kiedy jego ludzie się objawiali. Ale na przestrzeni czasu, z powodu tego, że przesłanie Kościoła stało się przesłaniem skupionym na pomocy sobie samemu, zamiast głoszeniem Ewangelii,
Ludzie doszli do miejsca, w którym wszystko polegało na pomóż mi być lepszym osobą, abym mógł zarabiać więcej pieniędzy, miał lepszą pracę, lepszy dom, jeździł lepszym samochodem i wszystko opiera się na tu i teraz, zamiast na przyszłości. I w tym tkwi problem. I posłuchajcie, my jesteśmy ciałem Chrystusa i teraz dam wam objawienie. Jezus był człowiekiem. Proszę bardzo, to właśnie było to objawienie. I jeśli my jesteśmy Jego ciałem, to wtedy jesteśmy. I Biblia nawet mówi, umacniajcie się i bądźcie mężni. Rozumiecie to? I to jest jednym z powodów, dlaczego ludzie, a w szczególności mężczyźni i ludzie z autorytetem są przyciągani do przesłania JGLM. Dlaczego? Ponieważ my głosimy prawdę i głosimy to, że jesteśmy Jego ciałem. A jeśli jesteśmy Jego ciałem i teraz ludzie powiedzą, no ale my jesteśmy oblubienicą. Nie, nie jesteśmy. Sprawdźcie to sobie. Nie jesteśmy oblubienicą, aż dopóki On nie powróci. Spójrzcie dokładnie na ten fragment, ponieważ ten fragment o tym mówi. On mówi, że nie jesteśmy Jego oblubienicą, jesteśmy Jego ciałem. On jest głową, a my jesteśmy Jego stopami, dłońmi. I uwierzcie mi lub nie, ale On nie jest transpłciowy. On nie ma męskiej głowy, a ciała kobiety. Rozumiecie, co próbuję wam powiedzieć? No dobrze, więc musimy zdać sobie sprawę, że jeśli mamy być solą i światłem, to to oznacza, że będziemy musieli postępować przeciwko trendom tego świata. Jeśli nie postępujecie wbrew trendom tego świata, to powinniście zbadać samych siebie. Jezus powiedział, że ludzie Go nie przyjęli, nie zrozumieli, a jeśli Jego nie zrozumieli, to nie zrozumieją nas, co oznacza, że jeśli rozumieją nas, to nie jesteśmy tacy jak On, więc musimy być bardziej jak On, amen? Więc zamiast mieszkania pośród nich, w sensie brania udziału w kulcie ich bogów, i to jest naprawdę smutne, ponieważ większość chrześcijan, wiecie, są pewne grupy chrześcijan, które tak właściwie się wyróżniają, ponieważ oni jasno opowiadają się za pewnymi rzeczami. Ale większość chrześcijan tego nie robi. Większości chrześcijan nawet byś nie zauważył i gdybyś z nimi pracował, to nie wiedziałbyś, że są chrześcijanami. No chyba, że ktoś gdzieś tam by coś o tym wspomniał, ale oni nie wyróżniają się, nie sprzeciwiają się trendom tego świata, ale idą z prądem i zgadzają się na wszystko. Więc to, z czego my musimy zdać sobie sprawę, to to, że jako chrześcijanie powinniśmy iść pod prąd. Musimy pozostać słonymi i to oznacza, że, bo posłuchajcie, co robi sól. Sól ma wiele właściwości, nie będę wam przedstawiał całej historii, bo to nie jest moim celem, ale po pierwsze sól dezynfekuje, po drugie oczyszcza i konserwuje. I to są jej trzy właściwości. I w procesie dezynfekowania i konserwowania, w tych procesach, i posłuchajcie, możecie posolić mięso i ona je zakonserwuje. W taki sposób postępowano, zanim wynaleziono lodówki. Posypywano mięso solą i w ten sposób ono było zakonserwowane na długi czas. I teraz jednocześnie w dawnych czasach, zanim wymyślono miliony różnych rodzajów lekarstw i mikstur, to jeśli się skaleczyłeś, to musiałeś posolić to miejsce. Możecie to sobie wyobrazić? Posolić skaleczenie. Dlaczego? Ponieważ to zabijało bakterie i utrzymywało i chroniło cię przed infekcją. Ale zgadnijcie co? Za każdym razem, kiedy posypiesz solą ranę, to boli, to pali, zgadza się? Co jest kolejnym aspektem tego, co Kościół powinien robić, amen? Jeśli wrócimy i przeczytamy na przykład o Noem, jest napisane, że Noe był kaznodzieją sprawiedliwości. Innymi słowy, on żył w sposób, który był bogobojny i on wybudował arkę tak, jak mu Bóg nakazał. I posłuchajcie, jest napisane, że wiara Noego, sposób, w jaki on żył, to, co mówił, potępiało, piętnowało świat, rozumiecie? I on nie chodził w koło i nie pokazywał palcem, mówiąc, jesteś potępiony, jesteś potępiony. On tak nie robił. On nie musiał tego robić. On po prostu był światłem i pozwalał, by jego światło świeciło. I uwierzcie mi, kiedy światło zbliża się do ciemności, ciemność uświadamia sobie, że jest ciemna. I nie mówię, że my nie powinniśmy głosić przeciwko grzechowi. Oczywiście, że powinniśmy, ale w tym samym czasie musisz zdawać sobie sprawę, że jako światłość, sposób, w jaki żyjesz, będąc oddzielonym od świata, spowoduje, że świat powie, oni są inni. I mówiąc w cudzysłowie, oni są lepsi, ich życie jest lepsze, oni nie chorują, oni nie są spłukani, u nich nie dzieją się te wszystkie rzeczy, nie muszą się martwić o wszystkie te rzeczy. Chrześcijanie żyją życiem, gdzie szukają najpierw Królestwa Bożego, a wszystkie te rzeczy są im dodane. W taki sposób to działa, amen? Nie myślcie, że kiedy Egipcjanie trzymali Izrael w niewoli po drugiej stronie rzeki, to za każdym razem, kiedy Bóg zsyłał plagę, bo wiecie, Izraelici widzieli te plagi, które działy się w Egipcie. I zgadnijcie co, Egipcjanie
Egipcjanie również widzieli, że plagi dzieją się w Egipcie i patrzyli na drugą stronę rzeki i myśleli, dlaczego to się nie dzieje tam? Dlaczego nasi bogowie nie pomagają nam? Faraon jest żyjącym Bogiem, dlaczego nic nie robi? Więc nie myślcie, że oni nie rozpoznawali tego. Izraelici stali po drugiej stronie rzeki, tak jak dzisiaj ludzie stojący na rogu ulic i głosili im, bo oni żyli, rozumiecie? I w środku tego wszystkiego stało się tak, że Egipcjanie zaczęli się bać Izraela, ponieważ Izrael, i to było niesamowite, jak ich liczba się pomnażała, a ci mówili, jest ich coraz więcej, musimy coś z tym zrobić, ponieważ w przeciwnym razie oni nas przerosną liczebnie i przejmą kontrolę. Pomyślcie o tym, niewolnicy! Nie jadali zbyt wartościowego jedzenia, nie żyli w najlepszych warunkach. Dlaczego? Bo byli więźniami, ale pomimo tego Egipcjanie zaczęli się ich bać, ponieważ oni się rozmnażali. Jest nawet powiedziane, że kobiety hebrajskie były tak mocne, tak silne, że nawet kiedy pracowały na polu, to kobieta, która była w ciąży, rodziła na polu i wracała do pracy. Niech Bóg was błogosławi, kobiety. Amen. Jest tam nawet napisane odnośnie rodzenia dzieci, że będziesz zachowana i nie umrzesz podczas porodu, jeśli podążasz za Bogiem. I nawet mamy ludzi tutaj w kościele, którzy rodzili bez bólu. Amen. Dlaczego? Ponieważ w taki sposób to powinno wyglądać. Amen. Ale to się nie wydarzyło tak po prostu. To, w co wierzysz, jest tym, co otrzymujesz właśnie teraz. A to, w co wierzyłeś do tej pory, jest tym, co masz. Ponieważ to, w co wierzyłeś, to także wypowiadałeś. A będziesz miał to, co wypowiadasz, jeśli w to wierzysz. Więc to wszystko się dzieje i ludzie pytają, dlaczego Bóg nie zrobił tego? Dlaczego Bóg nie zrobił tamtego? A dlaczego nie wykonujesz tego, co mówi Biblia. Mów to, co mówi Biblia, mów to, co mówi Bóg. Wierz w to, co On mówi i wybieraj. Widzisz, w tym rzecz ludzie czynią wiarę czymś magicznym. Myślą, że to się dzieje na pstryknięcie palcami, ale tak nie jest. Wiara jest tym, jak żyjesz. To jest to, jak żyjesz. Amen. To nie jest po prostu jakieś zaklęcie, ale to jest to, jak ty prowadzisz swoje życie na co dzień. To jest chodzenie z Bogiem. I posłuchaj, wiara polega na poznaniu Boga, ale kiedy mówimy o tym, to automatycznie wkładamy to w jakiś religijny kontekst. Mówimy o chodzeniu z Bogiem i poznawaniu Go tak, że o, to powinienem chodzić w jakiejś mgle, czy jak to się mówi, chodzić z głową w chmurach i tego rodzaju rzeczy. I wiecie, o, po prostu nie wiem, ja po prostu chodzę z Bogiem. Nie, to nie jest sposób, w jaki to działa. Ludzie, którzy tak postępują, są pseudoduchowi, nie superduchowi, ale pseudoduchowi, co oznacza, że są fałszywie duchowi, rozumiecie? Musimy zdać sobie sprawę, że Bóg chodził z człowiekiem w ogrodzie i On chce chodzić z człowiekiem i dzisiaj, amen? I to oznacza w naszym codziennym życiu, to oznacza, że On może przygotować cię na różne rzeczy, może objawić ci rzeczy, które nadejdą. Widzicie, mamy te wszystkie fragmenty Pisma, których tak naprawdę nie używamy i czasami nie zdajemy sobie z tego sprawy. Jest napisane, że kiedy Duch Święty przyjdzie, to objawi nam rzeczy przyszłe. To oznacza, że nic nie powinno nas zaskoczyć. I nie zaskoczy cię, jeśli będziesz żył wystarczająco blisko Niego. Na tyle, że kiedy będziesz mówił do Niego, On będzie mówił do ciebie. I to oznacza, że jeśli mieszkasz w Nim, jeśli Jego Słowo mieszka w tobie, to wtedy możesz prosić o cokolwiek chcesz. Ale zgadnij co, Duch Święty będzie ci mówił pewne rzeczy. I to jest zupełnie inne życie. Chodzisz sobie zwyczajnie, a jednak nadzwyczajne rzeczy dzieją się wokół ciebie. I różne rzeczy zaczynają się dziać. Mógłbym opowiadać wam i opowiadać historię za historią, nawet o rzeczach, które działy się w ostatnich kilku tygodniach, a nawet w zeszłym tygodniu. Prawdopodobnie opowiem o tym na spotkaniu o 10, bo wtedy będę miał nieco więcej czasu. I wracając do tematu, teraz wyobraźcie sobie to. W Księdze Sędziów Izraelici żyją pośród tych 5 narodów. Zasymilowali się z nimi, zostali zaakceptowani i jestem pewien, że też przyjęli ich fałszywych bogów i tak dalej. I zapamiętajcie to. I teraz w Księdze Liczb w rozdziale 13 i moglibyście pomyśleć, przecież Księga Liczb jest przed Księgą Sędziów, ale otwórzcie Księgę Liczb, rozdział 13 i nie będę czytał całej tej historii, ponieważ ona pokrywa aż 2 rozdziały, więc nie będę czytał jej całej, ale tak szybko przyjrzymy się jej. I posłuchajcie, jest napisane od wersetu 16. To są imiona i jeśli spojrzycie na werset powyżej, to macie tam listę 12 szpiegów, mężczyzn, których Mojżesz wysłał, aby wyszpiegowali ziemię, a Ozeaszowi, synowi Nuna, nadał imię Jozue, więc popatrzcie, jest napisane, że Mojżesz dał Ozeaszowi nowe imię, on nadał mu nowe imię, nazwał go Jozue. A gdy Mojżesz wysłał ich, aby wyszpiegowali ziemię Kanaan, powiedział do nich, idźcie w tę stronę na południe i wejdźcie na górę, mówiąc inaczej, powiedział im, idźcie na górę, przejdźcie dookoła, on po prostu mówi im, w jaki sposób mają pójść szpiegować tamtą ziemię. I teraz zobaczycie, po co on ich tam wysyła i co mają tam zrobić. I obejrzyjcie ziemię, jaka ona jest, oraz lud, który w
niej mieszka, czy jest silny, czy słaby, czy jest ich mało, czy wielu i co oni robili? Czy on ich wysyłał na wojnę? Nie, on wysyłał ich jako oddział rozpoznawczy. 12 mężczyzn to już jest oddział. On wysyła oddział 12 mężczyzn, aby przeprowadzili rekonesans, aby przeszpiegowali tamtą ziemię i wrócili z informacją. To wszystko. Oni nie mieli niczego tam wszczynać, nie poszli tam walczyć. Mieli tylko pójść przeszpiegować ten teren i przynieść z powrotem informacje. Zgadza się? I teraz patrzcie, czytajmy dalej. Jaka jest ziemia, w której mieszkają? Czy jest dobra, czy zła? I jakie są miasta, w których mieszkają? Czy to są obozowiska, czy warownie? Czy są to miasta obwarowane murami? Jaka jest ziemia? Czy urodzajna, czy jałowa? Czy są na niej drzewa, czy nie? Bądźcie odważni! On powiedział im zawczasu, aby byli odważni. I przynieście nam z owocu tamtej ziemi. Przynieście to i pokażcie nam, jak one wyglądają. A był to czas dojrzewania winogron. I teraz przejdźmy do wersetu 25. A po 40 dniach wrócili z wyszpiegowania ziemi. Nie było ich przez 40 dni. I kiedy wrócili, przyszli do Mojżesza, Aarona i całego zgromadzenia synów Izraela na pustynię Paran, do Kadesz. Zdali sprawę im oraz całemu zgromadzeniu, pokazali im też owoce tej ziemi i opowiedzieli mu: przyszliśmy do ziemi, do której nas wysłałeś. Ona rzeczywiście opływa mlekiem i miodem. Wow, dokładnie tak jak powiedział Bóg. A to są jej owoce. I pamiętacie, oni przynieśli kiść winogron. Dwóch mężczyzn niosło jedną kiść, moglibyśmy powiedzieć. Innymi słowy, to jest świetne miejsce, świetna ziemia. Spójrzcie na rozmiary tych owoców, tam będzie cudownie. Ale mamy pewien problem. Lud, który mieszka w tej ziemi, jest silny, a miasta są obwarowane i bardzo wielkie. Widzieliśmy tam również synów Anaka, a oni byli znani z tego, że byli to potężni, silni wojownicy, ogólnie mówiąc. Amalekici mieszkają w południowej części ziemi, a Chetyci, Jebuzyci, Amoryci mieszkają w górach. To brzmi jak ci wszyscy wymienieni w Księdze Sędziów w rozdziale 3, zgadza się? Więc to byli ci pierwsi mężczyźni, którzy poszli tam, aby przeszpiegować ten ląd. Następnie w Księdze Sędziów Izraelici już się przeprowadzili do tej ziemi, ale ci ludzie nadal tam są, zgadza się? I czytajmy dalej. A Kananejczycy zaś mieszkają nad morzem i brzegiem Jordanu. I teraz uważajcie. Wtedy Kaleb uspokajał lud szemrzący przeciw Mojżeszowi. Innymi słowy, kiedy lud zaczął słyszeć to wszystko, to zaczęli mówić do siebie: uuu, jest niedobrze. I oni wszyscy zaczęli się przepychać i zaczęli się denerwować. Kaleb uspokajał lud szemrzący przeciw Mojżeszowi i mówi coś w stylu: niech wszyscy się uspokoją. Odwraca się i mówi do Mojżesza tak w zasadzie, że pójdźmy natychmiast i posiądźmy tą ziemię. I on dopiero co usłyszał te doniesienia, że to jest dobra ziemia, ale ludzie tam są mocni i są potężni i że mieszka tam te 5 plemion. I pierwsza rzecz, jaką Kaleb mówi, to chodźmy. Chodźmy natychmiast, nie czekajmy. Dlaczego? Ponieważ im dłużej będziesz czekał, tym bardziej będziesz się wahać, tym więcej znajdziesz wymówek, aby się wycofać. Smith Wigglesworth powiedział: strach patrzy, wiara skacze. Ludzie, którzy boją się ryzykować, nigdy nie będą chodzić w wierze, bo oni zawsze muszą wszystko najpierw zrozumieć, a nie można rozpracować Boga. I oni zawsze będą mówić, że o, tak nie mogłoby się wydarzyć. No cóż, pozwólcie, że powiem wam tak. Kiedy zaczynasz mówić: ale czy nie wiesz, czy nie widzisz tego, czy nie widzisz tamtego, czy nie wiesz tego, że żyjesz w zaprzeczeniu, czy nie widzisz, to wiedz, że Bóg powiedział, że my nie chodzimy w oglądaniu, ale chodzimy w wierze, zgadza się? I jak tylko zaczynasz wyliczać wszystkie powody, dla których nie możesz czegoś zrobić, tak jak zrobili to ci ludzie, wtedy stajesz się jak oni. I zgadnijcie, co się z nimi stało. Oni nie weszli do ziemi obiecanej. Chodzili przez 40 lat po pustyni. Jeden rok za każdy dzień, w którym szpiedzy byli w tej ziemi. Błąkali się przez 40 lat, nie wchodząc do ziemi obiecanej. Dlaczego chodzili przez 40 lat? Ponieważ musieli czekać, aż wszyscy z tego pokolenia wymrą. I jedynie dwie osoby, które pozostały, to był Jozue i Kaleb. Tych dwóch powiedzieli: zdołamy ją podbić. Pójdźmy i posiądźmy tą ziemię. Pójdźmy, bo możemy to zrobić. Dlaczego? Jozue nawet powiedział: jeśli Bóg jest z nami, jeśli mu się upodoba, to on da nam tą ziemię i będzie wspaniale. Ale inni mówili: nie rozumiesz tego. Jest naprawdę źle. Dlaczego wyprowadziłeś nas z Egiptu? Abyśmy tutaj wymarli na tej pustyni? Nie było wystarczająco dużo grobów w Egipcie? I wtedy Bóg się ukazał. I ja skracam tą historię bardzo szybko, ale chcę wam pokazać, co oni zrobili. Nie chcę iść zbyt szybko, bo chcę, abyście to zrozumieli. Werset 30. On powiedział: pójdźmy i posiądźmy tą ziemię, bo zdołamy ją podbić. Lecz mężczyźni, którzy z nim poszli, pozostałych 10 powiedzieli: nie możemy wyruszyć przeciw tamtemu ludowi, bo jest silniejszy od nas. Racja.
misja, ale oni nie są potężniejsi niż Bóg. Widzisz, oni ciągle widzieli wszystko patrząc swoimi oczami, a nie oczami Boga. I dalej rozpuścili wśród synów Izraela złą wieść. I wiecie, czym była ta zła wieść? To, co Bóg uznał za złą wieść, to to, że ludzie mówili, oni są mocniejsi od nas, nie damy im rady. Dlaczego? Ponieważ wtedy oni pomijają w tym wszystkim Boga. Rozumiecie to? I teraz przenieśmy to na życie codzienne. Kiedy zaczynasz myśleć, co my teraz robimy? Co my powinniśmy teraz zrobić? Czy słyszałeś o tym? Oni będą nam teraz kazać produkować więcej cegieł, nie dając nam słomy. Będzie jeszcze gorzej. Teraz wszystko potoczy się w taki i taki sposób. I ludzie powiedzą, kogo ty słuchasz? No cóż, ty słuchasz tych złych wieści, znanych również jako wiadomości wieczorne, czy no wiecie, jakiekolwiek raporty specjalne. I te wszystkie raporty specjalne są złe. One będą złe dlatego, że ty wybierasz wierzyć w doniesienia człowieka bardziej niż w to, co mówi Bóg. A oto, co Bóg mówi w Izajasza w rozdziale 53. Kto uwierzył naszej wieści? I musisz zdecydować, w jakie wieści masz zamiar uwierzyć. Amen. I wiara pochodzi ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże, więc wątpliwości i niewiara przychodzą przez słuchanie słowa człowieka. Dlaczego? Ponieważ człowiek myśli jak szatan, jeśli nie jest narodzony na nowo, jeśli jego umysł nie jest odnowiony. Więc musisz zdecydować, czego chcesz. I zgadnijcie, co Wigglesworth nawet powiedział, i myślę, że mam to gdzieś tutaj zapisane. Powiedział, wszelki brak wiary spowodowany jest niekarmieniem się Słowem Bożym. Potrzebujesz karmić się nim każdego dnia. Słyszycie to? Brak wiary jest spowodowany niekarmieniem się Słowem Bożym. Więc prawdziwe pytanie sprowadza się do tego, czym się karmisz. Jeśli będziesz słuchał śmieci każdego dnia, to będziesz miał śmieci w swojej głowie przez cały dzień. Jeśli będziesz słuchał strachu, wieści, które zasiewają w tobie strach, to będziesz człowiekiem, który sieje strach. I zamiast głosić dobrą nowinę, będziesz głosił złe wieści. Będziesz głosił to, co wszyscy inni głoszą. I pozwólcie, że powiem wam tak. Jeśli głosisz tylko to, co ludzie widzą, to nie chodzisz z Bogiem. Kiedy chodzisz z Bogiem, to dostrzegasz rzeczy, których inni ludzie nie mogą zobaczyć. Widzisz rzeczy niewidzialne i zaczynasz mówić o rzeczach niewidzialnych. I następnie te rzeczy niewidzialne poprzez wiarę przechodzą w rzeczy widzialne. Tak to działa. I ostatnio znowu czytałem dużo Wigglesworda. On naprawdę pisał świetne sentencje. Mam na myśli to, że one po prostu docierają prosto do twojego serca. On nawet powiedział, że istnieje wielu chrześcijan, którzy okłamują siebie samych, ponieważ myślą, że chodzą w wierze, ale tak naprawdę okłamują samych siebie. Oni nie chodzą w wierze. Dlaczego? Ponieważ jeśli chodzisz w wierze, to nie chodzisz w oglądaniu. A jeśli wszystko, o czym mówisz, jest tym, co widziałeś i słyszałeś, i powiesz, no ale ja to widziałem, ty nie rozumiesz. No cóż, zgadnij co? Jezus powiedział, że będą wojny i wieści wojenne, ale nikt nie widział, jak te rzeczy się dzieją. I powiesz, ale widziałem ten i tamten filmik, a ja widziałem, w jaki sposób ludzie produkują te filmiki. I posłuchajcie, oto co czasami powinniście zrobić. I prawie nigdy nie usłyszycie ode mnie, żebyście obejrzeli jakiś film, ale jest pewien film, który powinniście obejrzeć, i modlę się do Boga, aby nie było w nim nic złego, bo już nie do końca go pamiętam. I ten film nosi tytuł Wag the Dog, po polsku Fakty i Akty. Gra tam Dustin Hoffman i chyba także Robert De Niro, z którym już nie oglądam żadnych filmów, bo on zwariował i ogłupiał. On myśli, że jest twardzielem. W każdym razie ten film pokazuje, jak twórcy filmowi potrafią stworzyć wiadomości i umieszczać w nich filmiki, które wyglądają, jakby wojna właśnie się toczyła, a nic tak naprawdę się nie działo. I ten film pokazuje, jak ci ludzie tak naprawdę zmieniają amerykański punkt widzenia, naprowadzając ludzi w konkretnym kierunku, bo potrafią sprawić, że coś wygląda jak wojna i mówią, musimy tam pojechać i uratować tych ludzi, kiedy tak naprawdę nic się tam nie dzieje. I oni zjednują sobie ludzi fałszywymi wiadomościami i mówię wam, jak obejrzycie ten film, to zrozumiecie. I w chwili obecnej, a w szczególności dzięki technologii, którą obecnie mamy, można sprawić, że jakakolwiek osoba w tym pomieszczeniu może zostać wybrana przez kogoś i mogą zrobić filmik z tobą i włożyć w twoje usta słowa, których nigdy w życiu nie powiedziałeś, i mogą umieścić twoją twarz na tym filmiku, a ludzie mówią, uwierzę w to, jak to zobaczę. No to proszę, tutaj jest filmik, a ciebie nigdy nie było w tamtym miejscu, nigdy nie powiedziałeś nic takiego, nigdy tego nie zrobiłeś. I nie bądź zaskoczony, jeśli zaczną się dziać tego typu rzeczy, bo kiedy uznają ciebie za kogoś niepożądanego lub, mówiąc współczesnym językiem, za hejtera, to nie myśl, że nie stworzą o tobie filmiku, w którym robisz złe, obrzydliwe rzeczy, które mogą pokazać ludziom i zwrócić ich przeciwko tobie, a ciebie nawet tam nie będzie, ale oni mogą umieścić taki filmik i ludzie uwierzą, że to byłeś ty. Ponieważ dzięki technologii to
jest możliwe i dzisiaj takie coś może się wydarzyć, więc zgadnij co, wszystkie te rzeczy typu uwierzę, kiedy coś zobaczę, tak naprawdę nie mają już sensu, bo nie możesz wierzyć temu, co widzisz. Ten etap jest już za nami. My musimy chodzić w wierze i wierzyć w to, co mówi Słowo Boże. I powiem wam tak, nie dbam o to, co nadejdzie i o to, co się wydarzy. Nie ma nic takiego, co by mogło nadejść, czego wiara w Boga nie może pokonać. Wiara w Boga przeprowadzi cię przez to, wyprowadzi cię z tego, pokona to lub zrobi cokolwiek musi być zrobione, ale to będzie wymagać wiary w Boga. Więc możesz studiować wszystkie te rzeczy, które się dzieją, lub możesz studiować Słowo Boże i zdobywać wiarę w Boga, aby cokolwiek by się nie wydarzyło, jeśli się wydarzy, to ty po prostu przejdziesz przez to. I naprawdę chciałbym omówić teraz fragment o trzech hebrajskich młodzieńcach, którzy byli wrzuceni do ognistego pieca i pali się we mnie, aby to otworzyć, no ale nie mamy czasu. I oto, co staram się wam pokazać, tych 10 szpiegów wróciło i rozprzestrzeniało złe wieści. Dwóch z nich, Jozue i Kaleb, odpowiedzieli: zdobędziemy tamtą ziemię. Dlaczego? Posłuchajcie, tych 12 mężczyzn, oni wszyscy widzieli tą samą rzecz. Jozue i Kaleb również widzieli synów Anaka. Oni również widzieli te obwarowane wielkimi murami miasta. Widzieli tych potężnych ludzi. Oni to wszystko widzieli, ale przyszli z powrotem i powiedzieli: oni są tak naprawdę dla nas mięsem. Powiedziałem, że są mięsem, ale tak właściwie to Jozue powiedział: oni są jak chleb dla nas. Innymi słowy, to będzie dla nas bułka z masłem. Dlaczego? Ponieważ my mamy Boga. Nie dlatego, że jesteśmy więksi i mocniejsi i jest nas więcej niż ich. Nie, za każdym razem, kiedy tak było, to Bóg mówił: pozbądź się części swoich ludzi. Pamiętacie Gedeona? Bóg powiedział: musimy zmniejszyć ilość wojska. Dlaczego? Ponieważ jeśli będziesz miał większą liczbę wojska, pomyślisz, że ty sam możesz to osiągnąć. Ale Kościół nadal się tego nie nauczył. Mamy wszystkie te przykłady, a Kościół nadal mówi: no ale ty nie rozumiesz. O, wydarzy się to i to, nie mamy żadnej obrony, nic już nie możemy zrobić, to jest już ponad nasze możliwości. Że co, proszę? Nie mamy żadnej obrony? To jest właśnie to, co powiedział Jozue o tych ludziach. On powiedział: ich obrona przepadła. Dlaczego? Ponieważ Bóg jest po naszej stronie. Więc za każdym razem, kiedy nieprzyjaciel się śmieje i mówi: mam ich dokładnie tam, gdzie chciałem, Bóg mówi: tak myślisz? I to jest tak jak w przypadku pewnego amerykańskiego generała, gdy zapytano go, jak wygląda sytuacja na polu bitwy. On odpowiedział: jest wspaniale, jesteśmy całkowicie otoczeni. Bez względu na to, gdzie będziemy strzelać, to uderzymy w przeciwnika. I to jest sposób, w jaki chrześcijanie powinni myśleć. Bez względu na to, co się dzieje, możemy modlić się o wszystko. Dlaczego? Ponieważ wszystko idzie źle. Możemy uderzać modlitwą we wszystko i zmienić to. Amen? Twoja wiara może zmienić wszystko. I po pierwsze, ten świat można zmienić. A po drugie, twoja wiara może go zmienić. Wiara może zmienić świat, zgadza się? A po trzecie, to wy jesteście ludźmi z wiarą, którzy mogą zmienić świat. I powiecie: no ale nie ma nas wystarczająco dużo, naprawdę? A co, wy jesteście wyznawcami New Age? Myślicie, że musicie zgromadzić wystarczająco dużo ludzi, abyście mogli wyprodukować wystarczająco dużo mocy? Wszystko, co jest potrzebne, to dwie osoby. Jeśli dwóch uzgodni coś razem w modlitwie, to stanie się im. A zamiast tego, wiecie, co my robimy? Powtarzamy to, co usłyszymy. Pozwalamy, aby wiadomości mówiły nam, co mamy mówić, a potem powtarzamy to w kółko. A ludzie powinni znać moc swoich słów. Ludzie powinni znać Boga i rozumieć wiarę w Boga. A pomimo tego przyzwalamy na to, że zamiast tego, żeby Biblia wychodziła z naszych ust, pozwalamy, aby prezenterzy wiadomości wkładali nam słowa w nasze usta i my powtarzamy to, co oni mówią. I w ten sposób plotkujemy, mówimy wszystkie te złe rzeczy, więc nie ma co się dziwić, że one się potem wydarzają. Dlaczego? Ponieważ osoby, które posiadają moc, wypowiadają je. Zamiast wypowiadać słowa przeciwko temu i mówić: nie, to się tak nie potoczy, ale będzie tak i tak, bo będzie działo się tak, jak jest napisane o tym w tej księdze. A co sprawia, że tak myślisz? Ponieważ właśnie to wypowiedziałem. Dlaczego? Ponieważ jest napisane, że wiara jest pewnością rzeczy, których się spodziewamy. I pisze, że wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy. A także pisze, że z Bogiem wszystko jest możliwe. I zgadnijcie co, ja wierzę, że jestem z Bogiem. Więc na dwie te dostępne rzeczy mam dwie z nich. Amen? Ale musicie zdecydować, aby stanąć za tym, w co wierzycie. Musicie odciąć się od śmieci, nie wpuszczać ich do swoich uszu i zacząć skupiać się. I właśnie dlatego Wigglesford nawet nie pozwalał, aby gazety były w jego domu. On nawet nie miał radia w swoim domu, które w tamtym czasie było środkiem masowego przekazu informacji. Nie miał żadnej z tych rzeczy. Wiecie, co on robił? On spędzał czas czytając Słowo Boże. I jego wiara się budowała. On powiedział: mogę czytać gazety, ale one są pełne śmieci. I powiedział, że po ich przeczytaniu
czytaniu jestem bardziej brudny niż byłem, zanim zacząłem czytać, lub mogę czytać słowo i kiedy kończę je czytać, jestem czystszy niż zanim zacząłem. Pomyślcie o tym, tak on spędzał cały swój czas. I ludzie mówią, o Wigglesford, on zrobił to i tamto. Mam na myśli to, że patrzycie na jego rezultaty, a nie w tym rzecz. I tu nie chodzi o cuda, one są rezultatami wiary, którą on miał, a którą zdobył przez czytanie Bożego Słowa. Więc tu nie chodzi o to, że powiesz, o ja chcę cudów, więc zdobądź wiarę. I powiesz, ja chcę cudów, ale chcę również słuchać wszystkich wiadomości. Wówczas to się nie wydarzy. I przyjrzyjcie się ludziom. Ci, którzy pierwsi odpadają, to są ci, którzy wiedzą wszystko, co się dzieje wokoło. Jeśli chcesz się ostać, to musisz zdecydować, że wierzysz w to, co mówi Biblia, bez względu na wszystko. Musisz wypowiadać Boże Słowo bez względu na sytuację i musisz pilnować swoich ust i powiedzieć, że nie będę wypowiadać niczego, co nie jest w zgodzie ze Słowem Bożym. To proste. I posłuchajcie, możesz być jak Izrael i żyć po drugiej stronie rzeki i przyglądać się wszystkim rzeczom, które się dzieją, a to ci nie dosięgnie. Dlaczego? Ponieważ chociażby 1000 padło u twojego boku, a 10 000 u drugiego boku, jednak ciebie to nie dosięgnie. Amen. Ale musisz zdecydować, że wierzysz w to i musisz zdecydować, że jak już w to wierzysz, to będziesz chodzić w tym. A to oznacza, że musisz to tak często wypowiadać, jak często opowiadasz o tym, co mówili zeszłego wieczoru w wiadomościach, lub jak często przewidujesz to, co się wydarzy za miesiąc. Musisz odejść od tych wszystkich rzeczy i zdecydować, że to słowo będzie wychodzić z moich ust. Amen. Do tego właśnie musimy dojść. Wiele osób mówi, ty żyjesz w zaprzeczeniu. Dokładnie tak. Zaprzeczam temu, aby te rzeczy miały jakieś prawo w moim życiu. Dopuszczam tylko Boże Słowo. Jest napisane, że cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Jak rozwiązujesz rzeczy? Przez wypowiadanie, zgadza się? Więc musisz określić, co rozwiązywałeś, co dopuszczałeś poprzez swoje słowa, aby się wydarzyło w twoim życiu. Ja zdecydowałem, że Bóg ma kontrolę nad moim życiem, ponieważ pozwalam, aby Jego Słowo miało kontrolę nad moim życiem. I w takim stopniu On jest w moim życiu, działa poprzez moje życie i z tego powodu dzieją się rzeczy, o których nawet nie muszę prosić. Dlaczego? Ponieważ On jest w stanie uczynić daleko więcej niż to, o co proszę lub o czym pomyślę. On czyni dla mnie te rzeczy, o których ja nawet nie wiem, że On je czyni i one po prostu się pojawiają, kiedy ich potrzebuję. Amen. Dlaczego? Ponieważ ja odmawiam, aby rozmyślać o czymkolwiek innym niż Boże Słowo. Odmawiam. Jeśli chcesz usiąść i porozmawiać ze mną o czymś innym, wstanę i wyjdę. Dlaczego? Ponieważ wolałbym raczej rozważać Boże Słowo. On powiedział, myślcie o tym, co w górze i nie obchodzi mnie, czy mówią o czymś w faktach, czy w wiadomościach, gdziekolwiek. Nie obchodzi mnie to. Boże Słowo jest tym, co prowadzi mnie w życiu. Dlaczego? Ponieważ w tych wiadomościach nie ma żadnych rzeczy, które są czyste i które są dobre. Na żadnym kanale. Jeśli sprawdziłbyś, to tak naprawdę ci sami ludzie są właścicielami wszystkich kanałów. Ludzie, którzy są właścicielami CNN, są także właścicielami kanału Fox. Dlaczego? Widzą, że jest popyt na jedną i na drugą stronę. Jeśli uda im się to utrzymać, to sprawiają, że ludzie ze sobą walczą i każdy chce usłyszeć, jaki będzie następny atak strony przeciwnej w tej wojnie i na kogo powinienem być wściekły, ponieważ oni ci to powiedzą. Ale zamiast tego powinieneś zacząć słuchać, co mówi Boże Słowo. I ono mówi, że nawet twoi nieprzyjaciele będą żyć z tobą w pokoju, kiedy twoje drogi będą podobały się Bogu. Amen. Mogę podać wam przykłady nawet z mojego własnego życia. I wszystko, co starałem się powiedzieć, to także tych 12, i muszę już kończyć, ale tych 12 szpiegów, musicie pamiętać, że tych 10 wróciło i powiedziało, nie możemy tego zrobić. 2 z nich powiedziało, możemy. I wiele lat później, po tym jak oni weszli już do ziemi obiecanej, po okresie 40 lat, teraz oni weszli do ziemi obiecanej i przychodzą do tych samych ludzi, których się wcześniej bali, ale teraz oni wprowadzają się do tej ziemi i żyją pośród nich. I to jest właśnie sposób, w jaki działa nieprzyjaciel. Po pierwsze, stara się ciebie przestraszyć i stara się pokonać ciebie poprzez strach. Jeśli to nie zadziała, to postara się, abyś się zmieszał z nim i stał się dokładnie taki jak on. To jest dokładnie to, co on zrobił. Właśnie takich taktyk używa nieprzyjaciel, również i dzisiaj. To jest jedna z jego zasad, o której musimy sobie zdać sprawę i nie dawać na nią przyzwolenia. Więc rzecz w tym, że teraz Izraelici są w tej ziemi, mieszkają z tymi ludźmi i oni wcześniej już mieli przykład tego, co się dzieje, kiedy oni nie ufają Bogu. Można to było zobaczyć, co się im przydarzyło. Byli pokonani, żyli życiem pokonanym
a to nie jest to, kim powinniśmy być. Amen. Uczmy się z przeszłości. Nie dopuszczajmy pewnych rzeczy i nie chodźmy w strachu, aby starać się z kimś dogadać. Bo widzisz, wróg wie, bo on jest tak bardzo... Okej, kiedy spojrzysz na różne choroby, to zazwyczaj to długotrwałe choroby są tym, co pokonuje chrześcijan. Dlaczego? Ponieważ stają się zmęczeni długą walką i po jakimś czasie po prostu poddają się i mówią, prawdopodobnie tak już ma być i tak już będzie. I poddają się i nieprzyjaciel albo ich zabija, albo sprawia, że żyją wycieńczeni do końca swojego życia. Dlaczego? Ponieważ nieprzyjaciel wie, że jeśli poczeka wystarczająco długo, to oni się wycieńczą, znużą się wykonywaniem, poddadzą się, wycofają się i zaczną tolerować wszystko, ponieważ każdy będzie im mówił, ty żyjesz w zaprzeczeniu, więc oni to wiedzą, nieprzyjaciel to wie i on stara się zrobić tą samą rzecz, stara się zdobyć pewien grunt, wycofać się troszeczkę, a następnie zdobyć jeszcze więcej terenu następnym razem, potem znowu się wycofuje troszkę i zdobywa więcej terenu następnym razem, więc musicie zdać sobie sprawę, że już na samym początku musisz podjąć decyzję, zrobię to bez względu na wszystko i będę robił to do końca mojego życia. Innymi słowy, nigdy się nie poddam, nigdy się nie cofnę, nigdy się nie wycofam. Jeśli się nie pokłonisz, to nie spłoniesz. To proste, ponieważ Bóg jest w stanie wybawić nas, a nawet jeśli nie wybawi, my nadal będziemy Mu służyć i nie będziemy służyć ich Bogom. I mogę przeprowadzić was przez każdą sferę świeckiego życia i pokazać wam, że istnieją bogowie wspomniani w Biblii, którzy pasują do każdej z tych sfer. Bóg medycyny nazywał się Asklepios i stąd właśnie wywodzi się ten obraz węża, który wspina się po lasce i wszystkie tego rodzaju rzeczy. Widzicie, wszyscy myślą, że to pochodziło od Mojżesza. To nie pochodziło od Mojżesza. Wszyscy myślą, że to jest Boży sposób działania, tak jak w tamtej sytuacji z Biblii, gdzie wywyższono węża na lasce. Nie, to nie ma z tym nic wspólnego. Poczytajcie o tym, to był symbol greckiego boga. Grecy mieli takie miejsca uzdrowienia, które były jak apteki dzisiaj, jakbyśmy to teraz nazwali, gdzie przyrządzano leki i mikstury. I powodem, dlaczego w tym symbolu jest wąż, to to, że ludzie szli tam i kładli się, a w nocy węże wchodziły do tej świątyni i kąsały ludzi, co ogólnie pomagało im albo umrzeć, albo wyprodukować przeciwciała w ich ciele, aby pokonać daną chorobę. I to były wówczas ich szpitale. I to dzisiaj jest symbolem medycyny. Ale wszyscy myślą, że medycyna jest Bożą ręką, że Bóg tak działa. Nie. Medycyna nie jest dziełem Bożych rąk. Nigdy nie była i nigdy nie będzie. To proste. Bóg ma swój własny sposób działania. On jest Jahwe Rafa. On uzdrawia. Człowiek nie uzdrawia, ale zamiast tego człowiek zawsze wymyśla kolejny problem. Czy to jasne? Czy ktoś ma jakiekolwiek pytania odnośnie mojego stanowiska w tych rzeczach? Bo nie wiem, jak mógłbym wyrazić się jaśniej. No ale przynajmniej mam nadzieję, że odebraliście coś z tego, co mówiłem dziś rano. Amen.